Dziś na trybunach odbyły się incydenty z udziałem kibiców. Jako osoba kierownik do spraw bezpieczeństwa tej imprezy około godziny 18:35 poprosiłem policję o wsparcie. Policja wkroczyła i o godzinie 18:42 upoważniony przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy kontrolujący przebieg tej imprezy wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności o przerwaniu imprezy. Informacja ta została przekazana sędziemu zawodów, delegatowi Polskiego Związku Piłki Nożnej uczestniczącemu w zabezpieczeniu tej imprezy. Przekazaliśmy ją także publiczności z informacją o konieczności opuszczenia stadionu. Najprawdopodobniej w środę odbędzie się zebranie komisji ligi i zostanie podjęta decyzja, czy mecz zostanie dograny, czy mecz zostanie oddany walkowerem. Proszę czekać na oficjalny komunikat klubu i ekstraklasy.